Witam serdecznie hodowców gołębi pod Tobą i hodowczynię. Witamy serdecznie. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić gołębie tylko po gołąbkach Pawła Mędrysy. Uszykowaliśmy tutaj kilka tych gołąbków. Także najlepiej, żeby wiadomo, żeby jeden hodowca je wziął, wtedy by było dla nas lepiej, mniej roboty, wiadomo, ale każdy ma prawo, tak, do zakupu. Oczywiście. I także będziemy przedstawiać pierwsze pary tych gołębi. Tak. Rodzice. I młode, i tak na pewno. Rodzice i później młode. Tak. Po tych te gołąbki, co zostały. Pokażemy też dwa szpaki. Jeden jest na pewno samiec. Drugi nie wiem dokładnie, czy to będzie samiczka, czy samiec. Także idziemy po kolei z tematem. Tak. W numerze gołąbek o numerze obrączki 1306. 1306. To piękny samiec nakarpiany. Jego mama najlepszą lotniczką oddziału. Dziadek to ten słynny płowy. Przepraszam, ten słynny szpak 5979. Także ten gołąbek był zakupiony w zeszłym roku, bardzo późny ptak. Tak. Miałeś na nim, miały po nim iść coś tam na WG. Dokładnie przyszły 20 października. Tak? Pamiętasz? Tak. 20 października, ja tam tego nie pamiętam. No i po prostu miał iść na WG, coś miało być sprawdzone, no ale nie poszedł gołąb, był trochę za późny. Jeszcze ten gołąb był cały czas u mnie jako samica, później się 3 chyba dni przed parowaniem zrobił samczykiem. Pokażę jego rodowód. 1306. Ojciec 724. Proszę. Jest to gołąbek, jest to wnuk 5979. Mama 3023, najlepsza roczna oddziału. Najlepsza roczna oddziału 11-11. Wywodzi się z pstrego samca. Właśnie po tej parze będą pstre też gołębie. Wychodzą takie niebieskie łaciaty. Wyszedł i to będzie mama, tak Grzegorz? To będzie mama, czyli samiczka tego samczyka. O numerze? Obrączki 1346. 1346. Piękna samica, mniejsza, pięknej budowie. Pamiętam, że jak była tak podziubana, zostawiłem je w celi i zamknąłem, była tak podziubana przez tego samczyka, bo to był młody samczyk. Tak, nie wierzył jeszcze, o co chodzi. I one są razem w parze. Tak. Wychodzą gołąbki niebieskie, nakrepiane, pstre. Piękna samica, pięknej budowie. Rodowo zaprezentujemy. Rodowód jest, widzicie hodowcy. No, człowiek miał w domu pieska, no i piesek sobie pojadł. Tak. I tak z tego wyszło. Ojcem tego gołąbka jest półbrat 5990. O, dziadek jest ojciec najlepszej samicy 5990, tu widzimy. Babcia hurykanka. Od dołu mama też jest pstra. Widzisz Grzegorz? Bo tu od mama jest z domu też tego dołu pstra, wiesz? Tak. A tam jest pstry i do tego ja się dziwiłem, dlaczego takie łaciaki wychodzą, wiesz? A łaciaki są piękne gołębie. Tak, to z mama. O, tu jest samczyk po tej parze. Samiec o pięknej budowie. Piękna klasa gołąbka. Na pewno samczyk jest. 22-15. 22-15. Nic dodać. Jeden taki wyszedł całkiem łaciaty niebieski. Piękna klasa gołębia. Prześliczny gołąbek. Także polecam do hodowli. Jedziemy z następnym gołąbkiem. 27. Tak, nie ma samica, to będzie. Tak. Jest to samiczka. Patrzę. O, tu jest samiczka też po tej parze. Tak. O pięknej budowie, obrączki, numer obrączki powiem. 22-25. Tak, jest piękna samica. To pewna samica, jeszcze będzie chyba samiec gniazda nakrepiony. Tak, zaraz go pokażemy. Piękna samica, pięknej budowie. Jedziemy z następnym. Jest to nakarpiany. 22-24. To jeden gniazdek będzie chyba z tą pstrą. Tak. Także tu jest samczyk na pewno.
Piękny samczyk, podobny na tatę. Tak. Nic dodać, nic ująć. Jest bardzo podobny do ojca. Tak. Tylko pierzeje dalej, nie staną. Gołąbki zdrowe, widać. Zimno na dworze, gołębie idą dalej w pierze. Polecam. Zdrowiutkie, zadbane. Kolega bardzo dobrze karmi gołębie. I u mnie praktycznie pszenicy gołębie nie widzą. Nie? Także wyjadają to, co mają najlepsze. Czasami tam trochę dodam, ale tak to... No sam mieszam karmę. Także naprawdę klasa gołąb. Jeszcze jednego gołąbka pokażemy. Jeszcze będzie najstarszy gołąb, ten co miałeś na WG. Ale nie muszę, bo za późno już. Piękna budowa, klasa gołębia. W przyszłym roku po tej parze pójdą na WG. Tak, ta para będzie razem też. Tak, piękny zakazany. To jest na pewno też samczyk. Samczyk, tej pary pójdą gołębie. Czyli trzy samczyki, mamy jedna samica. 10941. Także klasa gołąb. Tak. Polecam kolegom, hodowcom. Dobra, jedziemy dalej. Z następną parką jedziemy. Teraz co tu mamy? Jest to niebieski samczyk o numerze 1341. 1341. Tak. Piękny samiec budowej. Taki wyrywający gołąbek. Rozglądający się. To już bardzo późny, nie? Tak. A tutaj od razu wiedziałem, że to będzie samczyk. To było widać. To było zaraz widać, nie? Tak. Naprawdę gołąb taki jest bardzo, bardzo ciekawski. Rozgląda się. Polecam. Młode potem. Młode będą potem trzy. Tu pokażemy rodowód. Ojciec 880, jako młody 5x5, roczny 7 konkursów, 3 razy 530. Tutaj z Zibet Hurricana się wywodzi też babcia. Mama roczna 7 konkursów, 2 razy 750. W 2022 9 konkursów, 3 razy maraton. Wywodzi się z Baka. Teraz samiczkę pokażemy. Tak. Zobacz po numerze, czy to jest ona. 1327. Tak. Myślałem, że to jest ta kuźwa, inna samica. Nie, no. Taką jedną podobną. Nie, no nie może być, no w żadnym wypadku. Samica. No ale wiesz, ja to po ciemku łapałem tam, także tak. Wszystko się może zdarzyć. Dokładnie. Piękna samica, bardzo spokojniutka, leżąca. Nic dodać, nic ująć. 1327. Tak. 1327. Tu pokażemy. 1327, tata 898, półbrat 5990. Nie wiem, bo tu się pomyli. O. Syn starej. Rozbudowa sprintu. Od Stinksa. Stinksa to są gołębie? Nie wiem, babcia, wiesz? Babcia ta rozbudowa ze Stinksa. Tam Paweł na jakimś filmie tam o niej mówił. Tylko tak tu patrzę, syn. Tu jest syn 759. 59,90. Półbrat. Tu jest też półbrat. Dobra. Nie ma się co rodowodami podniecać. Nie ma co. Jest to niebieski samczyk. To nie będzie samiec. Samica? Ale samica. Taka duża wyszła. Kurde, normalnie samica to jest normalnie klamot. Jest samica, na pewno samica. O numerze obrączki 10971. Potężna samica. 71 polecam. Czy 77? Zobacz to tylko. 71. 71, dobra. Tak. Także piękna samica. Pięknej budowie mniejszego samczyka. Koledzy hodowcy bym polecił. Starsza to samica jest. Tak. To jest samica, co miałeś na WG, wiesz? Tak, i dlatego. Jak była otrzymana później. Tak. Także... Kilka później poszło. Jeszcze takie dwa późniaki, koledzy, wam pokażemy. Już takie późne były. Tak. Z listopada wyklute jakoś na początku. No zniosła samica dwa jajka, nie chciałem po prostu wyrzucać i przełożyłem pod inne gołębie, wykarmiły. Takie późniaki, bo nawet dotkań nie spierzyły, nie? Nie spierzyły. Szkoda mi było, nie? 22, 36. Szkoda gołębie, mi było, wiesz czego, nie? Gołębie zdrowe, pierzeją, idą w pierze. To najważniejsze, zdrowie, zdrowotność gołębi, to jest super. No całkiem takie późniaki po prostu, nie? Gołębie zadbane.
No mogę wyrzucić te jajkami, bo szkoda, wiesz, to nie. No wiadomo, no jak co klata głębie, to się nie wyrzuca, no wiadomo. Jak coś, to tam, mówię, no, Grzegorz, jak ktoś tam zadzwoni, no to weźmie, kiedy one się złączą, w kwietniu, co? Wtedy nie, jak kwieci, nie. Chociaż jedną parę do lotu hodowcy możecie pociągnąć i tyle, nie? Tu są jedne gwiazdki. 22, 40. Tak. Jest to samiczka. Pierze idzie niesamowicie. Duże gołębie wychodzą po nich. Bardzo duże. Chociaż nie wszystkie. Bo miałem mniejsze prawda, też po tej parze. Prawda, klasa, tylko tak, trzy zostały, nie? Z tej pary. Z tej pary akurat trzy. Także polecam. Grzegorz, teraz pokażemy tą starą szpaczkę. Córkę szpaka. Bo kiedyś obiecałem, że ją pokażę. Pamiętasz, że ją zabiłem wtedy? Tak, na innym filmie było. No, i tylko zabrałem ją. Tą samicę i dwoje dzieci po niej. Nie brałem więcej tych szpaków, bo mam tu papiery, bo ile tego będę tam brał. Pokaż tak, numer, poczekaj, pokaż. Rado, ja to sobie coś zrobię, żeby chodzić. Wyciąć obrączkę. Tak, żeby dobrze. To było ładnie widać. 30-45, córka szpaka. Mama, pokaż, siostra olimpijczyka 79. Tu widać. Także. Pokaż obrączkę 10803. To nie jest ta. To nie jest ta? Jeszcze byś nie wziął tą. Nie jest ta, jeszcze nie wziąłem tą. Kuźwa mać. One są tak wykapane i te gołębie, że głowa boli, nie? O Boże. No nic się nie zrobi. No, no, ale według papieru pokażemy. Następna, ona jest podobno identyka, ta samica idź na to. Także no. To jest córka tej samicy i tyle. Tak, weź pokaż dzieci tylko. Także lekka pomyłka zawsze znajdzie, wiadomo. 10962. Jest to samczyk. Tak. Piękna samica. O pięknej budowie. Połączenie pokażę. Tak, tak jak pokazywałem, mama to 30-45. Drodzy koledzy hodowcy, badania DNA można robić. Oczywiście. Nie ma problemu. Żeby to nikt nie myślał, że coś tu jest kantowane, nic nie jest kantowane. W każdej pary możemy osobiście robić. Także nie ma problemu. I tu ojciec 34-13. Też go nie przywiozłem. Mamę chciałem pokazać, to co powiem, córkę. Tak. No nie to tak było, jak się odbyło. No to tak jest, jak człowiek nie myśli o gołębiach, to tylko o czym innym, nie? To jest. Także po tej parze pokrewieństwa zostały tutaj to wiem, takie to jasne, jest. Białe, no. 10956, tak. Piękny tam jest. Kurde, takie gołębie mi się zawsze marzyły mieć po siebie na gołębie. Takie wychodzą też u Pawła, nie szpaki po prostu, tak. Tylko takie no, ale tutaj białe. Ale miał co jeść, takie gołąbki to normalnie. Oż by miał raj przy lesie. On dużo by nie brakowało, by takich gołębi długo by to nie było na tym gołębniku. Tutaj, aby tak latały, moment, miesiąc czasu, nie ma takich gołębi. Wszystko by wyniósł do lasu. Polecam hodowcy, piękne gołębie, szpaki. Praktycznie ten białowy gołąbek, tak. Ale przy ślicznej budowie. Nie no, u Pawła też takie wychodzą. Teraz Grzegorz, pokaż jeszcze tego ciemnego. Pokażemy jeszcze brata piątego lotnika WG na Kosakowo. Dziewiąty tak. Z finału. Jest to 10955. 10955. No, taki sam był gołąbek. Taki sam latał na WG. Na WG. Kosakowo, tak. Też takie białe lotki wyszły. Tak, piękne. Tutaj piękne, on jest z drugiego lęgu akurat. Jest samczyk, nie? Tak, to jest na pewno samiec. Taki mniejszy wyszedł. Taki kogutek pięknej budowy. No, taki wyszedł mniejszy kogut. Naprawdę kogut. Agresywny po dziobie widać. Dziob ma taki ostry, będzie dziobał samicę. Ale nie wolno ci. Pamiętaj, nie wolno bić pani, nie? Pokażemy. Mama 31-74. Mama to siostra szpaka, a tata to jest ciemny. Od góry z Mustanga, z gołębi Merkamen. Od dołu wnuk 79. Olpijczyka. Także to jest gołąb z tej pary. Naprawdę. Nie przywoziłem od Grzegorz rodziców, no bo ile tych gołębi to będziesz przywoził? Ja tu jeszcze to... były na innych filmach pokazane, wiesz. Tak. Dzisiaj zresztą źle się... Czuję, bo mnie ucho boli, ja w ogóle na ucho nie słyszę lewe, wiesz? Tak.
I tak, tak się sam przegłaszam jakoś w mowie, słyszę, wiesz? Dostałeś już nasz. Muszę iść do lekarza. Coś mi się stało. Wczoraj mnie tak przewiało, wiesz? Tak. I ja po prostu nie słyszę, nie? A tutaj jest. Wydaje mi się, a tutaj jeszcze zebrałem, bo został z jednego filmiku hodowcy prawną hurikana. Czyli mama to jest od Rainera Pittmana. Teraz już mi się nie chce szukać tego rodowodu, ale tu mam to wszystkie. 10948. Brat jego poszedł, hodowca go wziął. Tak, Tadziu, pozdrawiam pana Tadzia. Taki gość. Także, nie, Tadziu wziął tatę. Tatę wziął, nie? Tadziu wziął tatę. A tatę? Tak, bo tata to jest zimbredowany mędrysa, niebieski tak. Był, po tak. Dwóch szpakach. Tak. Bo wychodziły też niebieskie. I z tej pary był tak. Z pierwszego lęgu tam wziął hodowca. Tak. Dwa po lotach mu zostały i z drugiego lęgu były te dwa. Te dwa gołąbki, nie? No, a później były, ta wnuczka hurikana była przeparowana na imbreda na hurikana. No. No i z tych gołąbków Grzegorz wszystko poszło, nie? Wszystko. I sześć zabrakło, nie? No to może na przyszły rok to zrobimy. Tak, no bo... naprawdę gołąbek klasa, pięknej budowie. Także to jest prawdok hurikana z jednej strony, mama jest wnuczką hurikana, tak. A tata... Czekaj, Grzegorz, chciałem oko pokazać. Dobra, pokaż. A tata niebieski samczyk, jest zimbredowany na szpaka. No, zadzwonił jeden hodowca. Tak. No i chciał tego ojca, nie? No i Tadziu. No i wszystko jest u nas jest wszystko do kupienia, tylko nie, nie oryginały, nie? Dokładnie. No. Także... Jeszcze mam niebieskiego praktycznie, samczyka jednego, rocznego. Po tych dwóch szpakach, samicę niebieską. I jedna jest szpaczka. A to tylko dlatego została, no bo hodowca jej też nie odebrał. A ta szpaczka tak naprawdę to siedziała osobno. Osobno. Nawet nie była sparowana. Ta samica 83, nie? Proszę. Ona nie była sparowana, no i od Pittmana ta samica nie była sparowana. Była jedna, nie? Tak. Bo ja ich dosię. Byle czego kolega nie czymie, tak to by wypuścił, a taki... No nie, no. Tak. Grzegorz, to jak ja ci mówię, że jest po tej samicy, to jest, nie? Tak. Także na to tutaj będzie rodowód, no bo rodowód będzie musiał być zrobiony, no bo to ksera się nie zrobi, tam temu Tadziowi też tam rodowód był zrobiony, nie? Rodowód chciał, rodowód miał. No, tu nie będzie problemu, nie? Tak. No mówię, nawet jeden gołąb został z jednego filmu, to dzisiaj go złapałem, bo wiem, że nie poszedł, nie? Tego przy okazji wziąłem. Dobrze. Polecam. No bo to też jest z mędrysy gołębi, bo ojciec jest mędrysa. Tak. Ojciec jest mędrysa, zimbredowany, a mama jest wnuczką hurikana. No to byle co to nie jest, nie? Dokładnie. No. Dlatego mi się przypomniało, go zabrałem, bo mi jest mówi niepotrzebny, nie? Także gołąbek do nabycia, piękny budowie. No co zostanie, to będę trzymał, to wiadomo, ale... Tak. Ale u nas wszystko jest do odstąpienia, nie? Tylko nie oryginały. Dokładnie. Bo ludzie się pytają, oryginały to musicie kupić u Pawła, nie? Tak. Bo oryginały gdzieś sprzedajemy. Dokładnie tak. No, hodowcy, także... Będziemy kończyć, hodowcy drodzy. Numer telefonu, Grzegorz. 789-495-670. Jeszcze przed świętami pokażemy kilka tych czerwonych. Tak. Bo u Grzegorza wszystko poszło, tak? Nie masz wszystkie. Nic. Jeden połowy tylko dostał samczyk. A połowy jeszcze. Jeden połowy samczyk dostał, jedno na życia. Jeden połowy samczyk zimbredowany. A tak, ogólnie... A ja przywiozę rodzeństwo tego 29 lotnika. Tak. On był 94. Z półfinału się spóźnił, bo na drugi dzień 200 któryś, nie pamiętam. Z finału 98 został 29 lotnikiem, spadł, bo był trzecim lotnikiem, no niestety. No niestety, no ale dzisiaj liczy klasa gołębi. Tak, ojciec jest czerwony, tak. z gołębi od księdza Kostorza, tak. A mama jest oryginalna od Pittmana, tak. Stara samica. Nie wiem, z czego się wywodzi, muszę zobaczyć, bo już nie pamiętam, nie? Dokładnie, nie? Także tak to wygląda. Drodzy koledzy hodowcy, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Pozdrawiam, dobry lot.